kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Przede wszystkim chciałem Cię zapytać o tą galę, która nadchodzi i na początek walkę Adama Kownackiego. Jaki jest Twój typ, bo jeszcze nie miałem okazji się zapoznać? Myślę, że wygra Adam Kownacki. W moim odczuciu bardzo wyraźnie prowadził tą pierwszą walkę, miał plan taktyczny, go realizował, te ciosy na korpus, później wyjście z ciosami na górę jakby bardzo osłabiało Heleniusa, który ma już swoje lata, ma swój przebieg, że tak powiem brzydko, kolokwialnie, no i tak jak powiedziałem, gdzieś tam Adam szukał osłabienia Heleniusa i wykończenia go przed czasem, natomiast wydaje mi się, że po prostu pośpieszył się. Zrobił ten błąd, wpadł na kontrę Fina i myślę, że drugi raz mu się to nie przydarzy. Inna sytuacja by była, jakby tak naprawdę idealnie stylowo Adam mu pasował i Heleniusz rozgrywał od początku na swoich warunkach. Można by było się zastanawiać, natomiast tu jestem przekonany, że Polak wyciągnie wnioski, nie będzie ze środka ringu leciał z tym prawym nad lewą ręką i spokojnie sobie Fina ustawił. No właśnie, to widać często w sportach walki, kiedy zawodnik przegra jedną walkę, robiąc to, co robił zawsze, to ludzie się zwracają przeciwko niemu i mówią o tym, że popełnił jakiś błąd. Tymczasem on robił to przez całą swoją karierę i tak naprawdę dostawał ciosy, tylko po prostu był źle trafiony. Czy to był przypadek, czy to było nieuniknione, że kiedyś coś takiego się stanie? Nieuniknione. Nawet sam Adam często się obrażał, jak mówiliśmy w studiu, czy z panem Januszem Pinderą, czy z Przemkiem Saletą, że generalnie to jest styl, który zawsze źle się kończy dla tego boksującego. Rafał Jackiewicz mówi, można boksować moja, twoja, w końcu będzie tylko twoja, ale myślę, że to nie jest ten moment jeszcze Adama Kownackiego. To jest jeszcze pomyłka, wypadek przy pracy, taką mam żywie głęboką nadzieję. No ale ten moment, o którym mówisz, nastąpi, szczególnie jak trafi na zawodników dobrze kontrujących i z bardzo mocnym uderzeniem, bo Heleniusz dobrze kontruje, ma świetne warunki fizyczne, jak na ten wiek niezłą szybkość rąk, natomiast to nie jest puncher, a w tej dywizji zderzają się zawodnicy, co kontrują równie dobrze, co mają jeszcze lepsze warunki fizyczne i biją zdecydowanie mocniej, także to, że Babyface gdzieś tam przegra przed czasem, przed ciężki knockout, to moim zdaniem przy tym stylu jakby jest wielce prawdopodobne, natomiast to jeszcze nie będzie ten przypadek, przynajmniej tak mi się wydaje. Czy ten czas działa na jego korzyść, bo minęło półtora roku, Heleniusz młodszy się nie zrobił, a z kolei Adam miał może czas na to, żeby odpocząć po tych mocnych ciosach? To była zdecydowanie przerwa na korzyść Adama Kownackiego, tak jak w przypadku walki wieczoru, gdzie Tyson Fury walczy z Wilderem. Jest to ta przerwa korzystna dla byłego mistrza, czyli Wildera. Tak, tutaj zdecydowanie to Adam więcej na tym zyskuje, bo tak jak mówisz, półtorej roku, nie do końca higieniczny tryb życia, z tego co wiem, Heleniusa między walkami, więc jak najwszystkie wszystkie te argumenty są za Adamem Kownackim, ale musi wyjść i w sobotę wykonać pracę w ringu perfekcyjnie, nie podpalając się, nie ulegając emocjom, z chłodną głową, robić to, co robił dotychczas, tylko odrobinę lepiej. Widać, że chce jakieś wprowadzić modyfikacje, poruszanie się głową, ale... Polish Canelo. Teraz tutaj krzyczy Polish Canelo. To szpila? Tak. Pokazywał, jak Canelo przekręca tą nogę przy tym się, powiem taką inaczej, ale bije, nie? Bije. Także myślę, że tutaj Adam sobie poradzi. A co mówi o Heleniusie to, że wziął ten rewanż, bo wydawało się, że on tam wywalczył jakiś pas, że będzie chciał toczyć jakieś walki rankingowe, a on tymczasem czeka półtora roku, nie toczy żadnej walki i czeka na tego Adama Kownackiego. Czy po prostu nie ma lepszych opcji, czy jest taki pewny według ciebie wygranej i myśli sobie, że to jest łatwy zarobek? Znaczy, z pewnością już poczuł siłę Adama, wie, że tam nie ma pojedynczego uderzenia, że to raczej jest kumulacja. Jest to jeden z bezpieczniejszych dla niego zawodników w tym przedziale rankingowym, czyli tak blisko czołówki. To na pewno, ale myślę, że zdeterminowały go pieniądze. To jest jedna z największych, jak nie największa wypłata Heleniusa w karierze, a
Kolejna rzecz, że Al Haymond wywierał tymi pieniędzmi na niego duży nacisk. Także tu się złożyło wiele rzeczy. Myślę, że on od razu wiedział, że za rewanż z Kownackim dostanie najwięcej i że Kownacki będzie tego rewanżu bardzo chciał. Adam Kownacki, rozmawiałem z nim, mówi, że przede wszystkim zmienił przez te półtora roku ruszanie się głową i że wprowadził to do swojego arsenalu. No, półtora roku to jest chyba czas, w którym można coś zmienić. Wydaje ci się, że faktycznie zobaczymy coś drastycznie innego, czy myślisz, że to są po prostu zmiany kosmetyczne? Myślę, że to są zmiany kosmetyczne. No, Adam Kownacki nigdy nie będzie Mike'em Tysonem. Na przykład bardzo dobre porównanie, można go porównać bardziej do Pawła Wolaka, który zapycha swojego rywala dużą kumulacją ciosów, jest twardy, jest nieustępliwy, ale tak jak powiedziałem, nie ma w tym bardzo dużej dynamiki, eksplozywności. Tego się też, wydaje mi się, poprzez genetykę nie da zmienić i nie ma sensu do końca, bo Adam ma swoje atuty zupełnie inne, tak jak powiedziałem, dobre jakby lekkość zadawania ciosów, bo nie można też nazywać kardio, bo ja nie wiem, czy Adam jest królem kondycji, natomiast ta swoboda zadawania ciosów powoduje, że on potrafi na tej samej intensywności buksować zmęczonym i świeżym, więc to jest jakby talent swego rodzaju, tak jak tym talentem jest dynamika Mike'a Tysona. Natomiast tutaj bym nie spodziewał się jakichś dużych zmian. Myślę, że jeśli Adam wyjdzie stary, dobry Adam Kownacki, czyli bez żadnych wątpliwości w głowie, ale jednocześnie cierpliwy, już ostrożny, mający świadomość, że przeciwnik nawet nie najmocniej bijący, jakim jest Helenius, jest w stanie znokautować, no to wystarczy. Gdybyś był w jego sztabie, gdybyś gdzieś był, mógł mu szepnąć coś do ucha i on tobie był ufał, jaką byś taktykę obrał? Jaki byłby taki idealny scenariusz na tą walkę? Co byś mu powiedział przed walką? Dokładnie to samo, co robił w pierwszej, czyli ciosy na korpus, dużo tych ciosów prostych na korpus, ładnie tam szukał, tam też było miejsce, wychodzić z tego ciosami na górę, przywierać Heleniusa do lin, natomiast uważać na to, żeby nogi podchodziły pierwsze, a nie głowa, uważać na to, żeby nie otwierać się z bezpośrednim prawym aż tak mocno, żeby on nie leciał za ucha, żeby nie powiedzieć brzydziej, i nie tak długo, żeby się po prostu nie napalał, że ten moment nokautu albo zmęczenia starszego już zdecydowanie Fina przyjdzie, tylko cierpliwie realizował tą taktykę, którą rozpoczął w pierwszych dwóch, trzech rundach, bo przecież one były zdecydowanie wygrane przez Polaka. To prawda, pamiętam, będąc wtedy w Barclays Center, publicznie szalała i tak naprawdę czekało się na to, kiedy on skończy tego Heleniusa, bo już kilka razy mocno trafił, ale porozmawiajmy jeszcze o innej walce, nie wiem, czy się nią interesowałeś. Na tej samej gali, co Kownacki walczyli Ajagba i Sanchez. Dzisiaj zmierzą się razem, wtedy mieli mocne pojedynki testowe, już chyba 3 czy 4 pojedynki stoczyli od tego czasu, czyli zawodnicy już z jakimś tam doświadczeniem, ale mający też wspólną historię, no kawał chłopa jeden i drugi. Szykuje się taki prawdziwy pojedynek wagi ciężkiej. No tak, dwóch niepokonanych, dwóch z doświadczeniem. Wydaje się, że Sanchez zdecydowanie starszy w rzeczywistości jest niż na tych metryczkach, które są bardzo porównywalne. No ale też doświadczony Kubańczyk, który ma niekonwencjonalny styl, dużą swobodę zadawania ciosów z różnych płaszczyzn i takie niestandardowe odchylenia, które dla wielu będzie robiło problem. Myślę, że Ajagba też ze swoim często przewidywalnym stylem może na tą prawą rękę Sancheza wejść, bijąc swój prawy. Ale mimo wszystko myślę, że dla Nigeryjczyka to się skończy wszystko dobrze, że będzie konsekwentnie rozbijał Sancheza. Sanchez będzie coraz bardziej niecierpliwy. Te ciosy proste na korpus Ajagby zrobił właściwą robotę i w końcu trafi go tym prawym na górę, bo Sanchez ma taką manierę odchylania się od tych prawych rywala i kontry, natomiast ciężko się odchylić od tej długiej ręki Ajagby, a jak ktoś się pomyli raz, to myli się tylko raz. No dobra, i na koniec Fury Wilder. Jeszcze parę miesięcy temu chyba wszyscy stawiali na Fury'ego, a dzisiaj po tym wycofaniu się z tej walki trochę czasu minęło. Sporo osób się zastanawia, czy to będzie Fury na 100%, czy to będzie jednak Fury, u którego coś może jest nie tak pod sufitem.
Czy u Fury'ego pod sufitem być może jest coś nie tak, ale tylko i wyłącznie na pozór. On poza tym wydaje się, jak to mówił Siara w Killerach, super inteligentny gościu. I myślę, że Tyson Fury wygra ten pojedynek. Ma niezłomną psychikę, ma niestandardowe rozwiązania, ma łatwość zmienienia taktyki na pojedynek. Nie ogranicza się jak z kolei tutaj w Krwawym Sporcie Jean-Claude Van Damme do jednego stylu. Także Tyson Fury w tej chwili ma wiele obliczy, nie wiadomo, które zobaczymy, ale te, które zobaczymy, prawdopodobnie wystarczą na Wildera. Jaka jest szansa Wildera? Co powinien zrobić? Bo wiadomo, że ma mocny cios, ale co powinien zrobić, żeby dostarczyć tą bombę? Jak mówi Teddy Atlas, on mówi, że trzeba mieć, żeby dostarczyć bombę, trzeba mieć missile, żeby ona dotarła do celu, tak? Więc co będzie tą rakietą, która dostarczy tą bombę? Ja myślę, że nic nie będzie tą rakietą, ale jeśli by chciał ją dostarczyć, musi pójść na Fury'ego bezkompromisowo, złożyć ciosy w kombinacji, bo Tyson Fury pojedyncze ciosy widzi, ale jak obserwowaliśmy te walki wcześniejsze jego z Walinem chyba i jeszcze miał taką łatwiejszą przed Wilderem, no to... Pieniete chyba, tak? Ostatnie dwie walki to miał Walina i kogoś bardzo podobnego stylowo. To powiem szczerze, że to były słabsze pojedynki, ale on pokazał, że nawet w kombinacjach Tyson Fury jest w stanie unikać tych ciosów. Ale z pewnością będzie to zadanie trudniejsze, także myślę, że Wilder musi pójść kombinacją ciosów. Czy on jest w stanie to zrobić? Zazwyczaj był zawodnikiem szukającym kontry, ograniczającym się do pojedynczych uderzeń, przygotowujących długim jabem sobie prawą rękę, którą Tyson Fury widzi, więc ma oczywiście szansę Panchera, żeby trafić Fury'ego i go skończyć, ale myślę, że ta szansa jest mała. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.